Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Bardzo serdecznie na konferencji prasowej, podczas której zostanie podpisana umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic. Serdecznie witam pana Władysława Kurowskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Jest z nami także pan Robert Wilice, radny województwa małopolskiego. Dzień dobry. Witamy także pana radnego Stanisława Pisztygę. Witamy również pana Jarosława Szlachetkę, burmistrza miasta i gminy Myślenice. Dobry. No i w sposób szczególny chciałabym powitać oczywiście gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Panie marszałku, od razu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich państwa. Dzisiaj podpisujemy z panem burmistrzem umowę na wspólne zadanie. Na tym etapie będzie to opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy miasta Myślenice w ciągu drogi wojewódzkiej 967, ale z różnego rodzaju połączeniami z drogą krajową 7, z węzłem jeszcze dodatkowym, więc o opowiedzenie państwu o tej obwodnicy poproszę później po podpisaniu pana burmistrza. Natomiast ja pragnę wyrazić radość i zadowolenie z tego, że możemy wspólnie przystąpić do realizacji tego dużego zadania, bo docelowo to będzie duże zadanie. Na tym etapie sama koncepcja obwodnicy będzie nas kosztować w sumie około 600 tysięcy, przy czym oczywiście będziemy korzystać ze środków pomocy technicznej, ale też wspólnie z panem burmistrzem dołożymy do tego projektu po około 92 tysiące, co da okrągłą kwotę 600 tysięcy. Gdyby mówić o jakichkolwiek terminach, to jeśli dobrze pamiętam, do 12 czy 14 września jest możliwość składania ofert. Następnie wykonawca będzie miał cały rok na opracowanie tej koncepcji, ale jednocześnie na pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli to się uda w ciągu jednego roku, no to później kolejne kroki, pomijam zagwarantowanie finansowania, ale to już będzie bardziej nasze zadanie, no i postępowania przetargowe, a ostatecznie do rozrachunku realizacja tej inwestycji. Panie burmistrzu, ja proponuję, żebyśmy podpisali, a później oddamy panu głos i pan opowie ładnie o tej obwodnicy. Tak jest, panie marszałku. Dobrze. Dobrze. A później oczywiście panowie się wypowiedzą. Okej. Dziękujemy bardzo. Panie burmistrzu, oddajemy głos. Przepraszam pani rzecznik, przejęła inicjatywę. A to oddaję pani głos. Jak to często się zdarza. Jak to często się zdarza. Pani burmistrzu, serdecznie proszę o zabranie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie marszałku, zacznę od podziękowań za to, że po analizie tego pierwszego dokumentu, które przygotowała gmina Myślenice, pan marszałek uznał za zasadne podjęcie prac już koncepcyjnych nad tą inwestycją. To, szanowni państwo, ogromna szansa dla rozwoju gospodarczego Myślenic, ale także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj w takim newralgicznym punkcie naszego miasta, jaką jest strefa przemysłowa przy ulicy Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej. Planujemy, chcemy zaplanować razem z panem marszałkiem nowy układ dróg wojewódzkich, docelowo uciąglenie drogi 967. biegnącej od Łapczycy przez Dobczycę w kierunku Myślenic z drogą 955, czyli tutaj drogi wojewódzkiej biegnącej przez gminę Myślenice i dalej w kierunku Sułkowic i dalej w stronę Suchej Beskidzkiej. Mówimy tu o połączeniu, o uciągleniu tych dróg wojewódzkich z okolicy Góry Bożenckiej, z okolicy tutaj odejścia od dzisiaj istniejącej drogi wojewódzkiej ulicy Słowackiego przy podjeździe na Bożentę przez dzisiaj, można powiedzieć, tereny zielone w kierunku strefy przemysłowej
kierunku nowo projektowanego węzła drogowego na Zakopiance w Jaworniku. Projekt tego węzła postępuje również w to zadanie, za co też dziękuję panu marszałkowi, jest zaangażowane województwo małopolskie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gminą Myślenice i docelowo ten węzeł będzie mógł przyjąć oczywiście tą drogę, nad którą dzisiaj dzięki podpisanemu porozumieniu rozpoczną pracę planiści. Tak jak powiedziałem, szanowni państwo, to ogromna szansa rozwojowa, gospodarcza dla dzisiaj już istniejącej strefy w Polance i w Jaworniku, rozwój nowych miejsc zakładów, miejsc pracy. To także spowodowanie, aby ten ruch podążający właśnie od Dobrzyc w kierunku Krakowa czy Zakopanego nie musiał wjeżdżać, szanowni państwo, do centrum miasta. Tak samo, jeżeli chodzi od strony Krakowa czy od strony Sułkowic. Dzięki temu połączeniu odciążymy skutecznie centrum miasta i przez to też poprawimy bezpieczeństwo ruchu drogowego na dzisiaj bardzo zakorkowanej, ciasnej ulicy Słowackiego przebiegającej przez strefę przemysłową. Panie marszałku, chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Podziękować też za zaangażowanie i tutaj wsparcie tego projektu naszym radnym wojewódzkim, radnemu Robertowi Bylicy, radnemu panu Stanisławowi Biszczydze. No i mam nadzieję, panie marszałku, że też przy pozyskaniu środków na to przedsięwzięcie w przyszłości będzie nas wspierał również pan poseł Władysław Kurowski, bo szanowni państwo, mówimy tutaj o inwestycji, która będzie kosztowała około 60-70 milionów złotych przy szacowaniu na dzień dzisiejszy oczywiście budowy drogi ponad 5 kilometrów. Także to na pewno poważna kwota. No i jeszcze raz, panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej ważnej dla Myślenic kolejnej kluczowej decyzji. No i mam nadzieję, że te terminy, które są określone w porozumieniu, które będą narzucone dla wykonawców tej wielowariantowej koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic zostaną dotrzymane i jak najszybciej, szanowni państwo, przejdziemy już do przygotowania właściwej dokumentacji projektowej, od pozwolenia na budowę, no i rozpoczęcia samego procesu budowlanego. Być może, panie marszałku, marzylibyśmy, żeby to było w perspektywie gdzieś za około 4 do 5 lat, szanowni państwo. Bardzo serdecznie dziękuję. Z realizacją. Z realizacją, tak. Okej. O zabranie głosu proszę też pana radnego Roberta Bylicę. Pan marszałek przed chwileczką pół żartem, pół serio zaznaczył, że radni wojewódzcy pilnują go, pilnują, ale i wspierają. I jeżeli nawet pan Staszek jest z opozycji, to mogę powiedzieć śmiało, że w takich kwestiach, jak to dzisiaj jest podpisana, w kwestiach infrastrukturalnych i bezpieczeństwa, oczywiście radni zawsze mówią wspólnym głosem. Dlatego też, panie marszałku, serdecznie dziękuję za to wsparcie lokalnych samorządów, za rozwój naszego regionu, a w szczególności ziemi myślenickiej, z której pochodzimy. Rzeczywiście Myślenice w ostatnich latach bardzo się rozwijają dzięki programom, dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego, Funduszy Europejskich, ale i też programów rządowych. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie, ponieważ no, jednak rozwój Myślenic rzeczywiście wpływa i na ruch samochodowy, więc to odciążenie na pewno jest konieczne, zwłaszcza w strefie przemysłowej, o której tutaj wspomniał pan burmistrz. Jeszcze raz w imieniu swoim, jak i pana Stanisława Biszczygi i mieszkańców ziemi myślenickiej serdecznie dziękuję za ten wkład i za to, że możemy zawsze liczyć ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego na wsparcie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Władysława Kurowskiego. Panie marszałku, panie burmistrzu, panowie radni. Ja na początek chciałem pogratulować może panu burmistrzowi tego dzisiejszego momentu, początku drogi tej rzeczywistej, która ma być zrealizowana, ale też początku drogi właśnie do zrealizowania tej inwestycji. Dziękuję panu marszałkowi za zrozumienie tych potrzeb gminy Myślenice, powiatu myślenickiego. Zresztą nie pierwszy raz się spotykamy, tym bardziej, że ta droga, o której mówimy w tej chwili, będzie miała swój początek w węźle, który jest też finansowany przez pana marszałka. Serdecznie za to dziękujemy. To jest poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, ale też można powiedzieć
znaczące usprawnienie ruchu drogowego dla wielu podróżujących tym ciągiem drogowym dróg wojewódzkich. To jest też danie możliwości dalszego rozwoju samej gminy i miasta Myślenice. Dobra współpraca buduje. Także dziękujemy Panie Marszałku za to, że tak właśnie to wygląda. Trzeba powiedzieć, że ta inwestycja to nie tylko jest inwestycja ważna dla gminy Myślenice, bo ja myślę także, że ta inwestycja jest równie ważna dla gminy Sułkowice i tych wszystkich podróżujących, którzy będą z kierunku zachodniego podróżowali w stronę Myślenic, czyli od Wadowic, od Kalwarii, bo to jest ciąg drogi wojewódzkiej 955 przez węzeł drogowy w Jaworniku i później dalej poprzez nową drogę do następnej drogi wojewódzkiej w stronę Łapanowa i Dobczyc. Życzyć należy przede wszystkim tego, żeby ten proces był w miarę sprawny, był bez większych komplikacji, no i żeby nie był za drogi, bo myślę, że to też ważne dla nas wszystkich mieszkańców, dla Pana Marszałka, żeby można było budować w miarę sprawnie i nie za drogo. Dobrze, ale nie za drogo. Wszystkiego dobrego. Gratuluję, myślę, nam wszystkim tutaj zebranym. A ze swojej strony chcę powiedzieć, że jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że będzie, to również będziemy lobbować za środkami zewnętrznymi na tą właśnie inwestycję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do rozmów bezpośrednich z Państwem, to jeszcze jedno słowo. Pamiętam, kiedy Pan Burmistrz do mnie pierwszy raz przyszedł z węzłem w Jaworniku, a później z obwodnicą, to coś tak lekko za głowę chwytałem. No bo to będą duże wydatki, ale z drugiej strony po tych analizach, których dokonaliśmy, no to ewidentnie to bardzo poprawi cały układ komunikacyjny wokół Myślenic i w samych Myślenicach oczywiście. Dodatkowo też to, co powiedział Pan Burmistrz, no Szanowni Państwo, zawsze przy obwodnicach ożywia się gospodarka. To jest tak pewne jak to, że dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy, powstają nowe przedsiębiorstwa albo rozwijają się przedsiębiorstwa, więc zatrudnienie, podatki lokalne, no wszystko ze wszystkimi konsekwencjami. Więc tutaj nie ma wątpliwości żadnych, że wspólnie z Panem Burmistrzem, a raczej samorząd województwa i miasto Myślenice, no wytworzy pewną synergię, która w dłuższej perspektywie czasowej zarówno będzie się powoli zwracać jako inwestycja, powiedzmy o charakterze centralnym, bo tutaj będą potrzebne też środki zewnętrzne, bo sami po prostu nie dźwigniemy takiej inwestycji, ale to zawsze w dłuższej perspektywie czasowej przynosi zwrot takiej inwestycji. Oczywiście stopa zwrotu to nie jest 5-10 lat, to są często dziesięciolecia, ale tak czy inaczej takie rozwiązanie nawet z czysto ekonomicznych powodów jest wielce uzasadnione. Dziękuję bardzo. Myślenice i TV.